Serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym naszym webinarium. Jest ono organizowane w ramach akcji 12 miesięcy tematycznych z labib.pl. W miesiącu lipcu jest to miesiąc wakacyjny, więc i temat jest też wakacyjny, biblioteka na wakacjach. A tytuł dzisiejszego spotkania to A może by tak w miasto? Jak działania na zewnątrz biblioteki mogą przysporzyć czytelników w środku? Ja nazywam się Agnieszka Koszowska i będę to spotkanie dla Was prowadzić, a naszym ekspertem jest Karol Baranowski. Karol pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej również w Krakowie. Mówi o sobie, że jest uzależniony od internetu, książek i roweru, jest organizatorem odjazdowego bibliotekarza, zajmuje się grami miejskimi, organizuje takie gry, uczestniczy w nich chętnie, prowadzi szkolenia, jest członkiem stowarzyszenia Labib i też prowadzi blog Charlie Librarian i jeszcze oczywiście jest ogólnopolskim bibliotekarzem roku 2019. Także Karolu, przekazuję Ci głos, przywitaj się i już proszę przejść do swojej prezentacji. Tak, dzięki wielkie za takie miłe przedstawienie. Czy mnie słychać? Pierwsza rzecz, najważniejsze pytanie na wszelkich spotkaniach online. Dobrze, bardzo się cieszę. Już nie będę się przedstawiał, bo Agnieszka zrobiła to bardzo miło i fajnie. Zduńska Wola. Widzę strasznie dużo znajomych imion i nazwisk, także się znowu zestresowałem. Słuchajcie, chciałem na początku zrobić to webinarium w ogrodzie u siostry, ale niestety jednak na wsi internet nie jest tak dobry, żeby pociągnąć spotkanie Click Meeting, dlatego jestem w pokoju siostrzenicy, także nie dziwcie się, to nie jest mój pokój taki codzienny, to jest pokój siedmiolatki, więc jakby coś, to te nalepki, te tęcze i tak dalej, to jest po prostu fantazja mojej siostrzenicy Oli. No co w sumie tak się fajnie się zgrało z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. I znowu, od razu zastrzegam, ja wam nie będę tutaj mówił czegoś, o czym nie wiecie, bo na 100% z tych 95 uczestników, uczestniczek, większość z was prowadziła jakieś działania na zewnątrz i ma swoje doświadczenia i tak dalej. Ja wam opowiadam po prostu o tym, co ja wspólnie z koleżankami z dwóch bibliotek, w których pracuję, przeżywaliśmy i jak nam się wydaje, to przekłada się na działania w środku, czyli na obecność czytelników w naszych bibliotekach. Bardzo dobrze, bo ten stres jest straszny. Od czasu do czasu będę tu czytał sobie coś z czata, więc jakby coś, to będę odskakiwał tematu. Słuchajcie, kontrowersyjnie, nie? Przecież jesteśmy bibliotekarkami, bibliotekarzami, więc naszą podstawową funkcją zapisaną w ustawie jest ochrona, gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie księgozbiorów, materiałów bibliotecznych. Będąc adwokatem diabła, to właśnie po co wychodzi na zewnątrz? Przecież książki mają już swój dom, nie trzeba ich wynosić na zewnątrz. Przecież biblioteka to nie dom kultury, nie powinniśmy robić tutaj żadnych działań i tak dalej. Od tego są inne jednostki, instytucje kultury. Kto chce przecież książek, to na pewno do nas przyjdzie, wie gdzie jest biblioteka, wie co to za miejsce i wie dlaczego ono stoi. Kto czyta, to właśnie wie gdzie jest ta biblioteka. Komu zależy, ten nas odwiedzi. Jeżeli komuś nie zależy, to nam też nie powinno zależeć na tym kimś, komu na nam nie zależy. Takie tutaj incepcja biblioteczna. Bibliotekarze są od książek, nie od zabawy. Przecież my mamy tutaj promować literaturę wysoką, promować czytelnictwo, promować słowo, a nie bawić się w jakieś rajdy, gry terenowe i tak dalej po mieście, bo to przecież nam nie przystoi. Uwaga, słuchajcie, to jest teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że ja się najgruję z tych tutaj argumentów, bo one też mają jakąś swoją zasadność, prawda, że naszą podstawową funkcją jest jednak przechowywanie i udostępnianie książek Mszana. Mszana? Czy Dolna Mszana, bo już Mszana, w której byłem ostatnio. Przepraszam. I słuchajcie, tak wiele argumentów, te słowa często padają w kontekście tego, po co w ogóle organizować jakieś akcje na zewnątrz. I jak powiedziałem, są w pewien sposób zasadne, ale jeżeli to są argumenty, które blokują działania na zewnątrz na przykład, to już uważam, że są to złe argumenty.
jesteście z różnych bibliotek, z dużych miast, mniejszych miast, wsi, gminnych bibliotek i tak dalej, więc wy doskonale wiecie, to po raz kolejny będzie tak, że wy doskonale znacie swoje środowisko lokalne, wiecie, co się może sprawdzić, co się nie może sprawdzić. I słuchajcie, teraz właśnie, żeby sprawdzić wasze działania, to poprosimy o wypełnienie ankiety. Będzie najpierw jedno pytanie, takie, które żebyście po prostu wypełnili. Jakie organizujecie u siebie akcje na zewnątrz promujące bibliotekę i czytelnictwo? Od razu zaczniemy po prostu tak, żeby sobie usystematyzować, czy coś robiliście u siebie, czy nie robiliście, czy robicie coś zupełnie innego. Więc mam prośbę, żeby po prostu wziąć udział w ankiecie, klikając na odpowiednie odpowiedzi. Chyba możecie kliknąć więcej niż jedną, tak mi się wydaje. I mam teraz wysłać, tak, Agnieszko? Wyślij ankietę. Nie, spokojnie. Jeszcze chwileczkę sobie poczekamy, żeby więcej osób miało możliwość oddania swojego głosu. Jasne. Ja widzę, też taki mam podgląd i poczekamy może, że jeżeli będzie więcej niż połowa osób, które miały taką okazję, rzeczywiście możecie, jest to pytanie wielokrotnego wyboru, czyli możecie zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Odpowiedzi są takie na pytanie, jakie organizujecie od siebie akcje, gry miejskie. Brakuje właśnie odpowiedzi, może inne jeszcze, ale to możecie też napisać na czacie. Gry miejskie lub biblioteczne, akcje plenerowe, regularne rozdawanie książek, narodowe czytanie, lokalne festyny, festyny literackie, odjazdowy bibliotekarz i jeszcze nie organizowaliśmy takich akcji. Myślę, że katalog jest dosyć spory. Już kończymy możliwość odpowiadania. Czyli więcej niż połowa wypełniła, tak? Proszę bardzo. Tak. O, ładnie, już 70% zagłosowało. Więc teraz, Karolu, jeśli chcesz skomentować, to bardzo. Znaczy, cóż tu komentować? Przecież jak widać, zastanawiam się, po co wy w ogóle w tych webinariach bierzecie udział, skoro wy to wszystko robicie. Także dla ciebie to mi to bardzo schlebia, ale gry miejskie. Ponad prawie 42% organizowało u siebie takie akcje. Akcje plenerowe ponad 55%. Regularne rozdawanie książek potencjalnym czytelnikom 16%. O, narodowe czytanie 66%. I nie będziemy się tutaj skupiać na narodowym czytaniu, ale jeżeli możecie, napiszcie na czacie, czy to narodowe czytanie, żebym nie zabrzmiał tak źle, czy to wynika z waszej ogólnej aprobaty do tej akcji, czy jak gdyby ta akcja jest, nazwijmy to, zbyt ogólna, żeby nie wziąć w niej udziału. Udział w biblioteki w lokalnych festynach 49%. To jest bardzo fajne. Festiwale literackie albo biblioteki organizują, albo są współorganizatorem prawie 20%. Odjazdowy bibliotekarz 27%. To mnie troszkę tutaj zasmuciło i 1% na szczęście jeszcze nie organizowaliśmy żadnych akcji. Narodowe czytanie do Tyszan. Tak, to o narodowym czytaniu piszcie, co myślicie, naprawdę. Termin narodowego czytania, tak? O, i tu jest coś, co jest troszkę mi bliskie, czyli akcja jest wymuszona. Ale to możemy, chodzi o to, żeby z czegoś takiego, co jest na przykład narzuconą akcją, nazwijmy to narzuconą, stworzyć fajne wydarzenie, które ludziom się spodoba. Biblioteka w Chrzanowie świetnie podeszła do tego ostatnim razem, robiąc cały taki otoczkę międzywojnia i tak dalej, tańce, aktorzy i naprawdę to po prostu, o, no właśnie o to chodzi, że jesteśmy jak gdyby troszkę odgórnie do pewnych rzeczy, działań, może nie zmuszeni, tylko dobrze było, gdybyśmy takie coś, o, w Szczecinie na statku robili narodowe czytanie, więc sama ta otoczka jest bardzo fajna. Większość z was już ma takie rzeczy za sobą, różnego rodzaju akcje. Doskonale zdajecie sobie sprawę, z czym to się wiąże, z jakimi to się wiąże ograniczeniami, z jakimi to się wiąże dodatkową pracą i tak dalej, i tak dalej. I teraz często sobie pewnie później zadajecie pytanie, jakie to miało przełożenie na to, że czy czytelnicy do nas przyszli nowi. Ja osobiście uważam, że może mieć całkiem spore, bo słuchajcie, opowiadam wam o grach miejskich, które robimy u nas w bibliotekach i o moich własnych doświadczeniach związanych z tymi grami miejskimi.
bo te akcje, które nazwijmy to robimy, mogą mieć formy, różne formy, jeżeli chodzi o czas. Czyli może to być jednorazowe działanie, czyli dajmy na to, napisaliśmy projekt, przeprowadzimy grę miejską w roku 2019 i, czy 2020 i zamykamy temat i to się już więcej nie pojawi. Cykliczne akcje, typu właśnie jakieś nasze oddzielne działania, typu urodziny naszego patrona, urodziny ważnej osoby w naszej miejscowości. Nie wiem dlaczego regularnych, ale rzadkich wydarzeń, tak ja to pisałem, teraz sobie przychodzę, co roku to wcale nie jest aż tak rzadko, ale Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, czy też odjazdowy bibliotekarz, to chodzi o czas, w którym to się odbywają, bo możecie w wakacje zrobić spotkania, warsztaty codziennie praktycznie, chociaż teraz w dobie pandemii jest to znacznie utrudnione. Proszę, raz zrobił w formie kawiarenki literackiej na Placu Miejskim. Pięknie, medialne. O, to jest, Paula też ma właśnie słuszną uwagę, że jeżeli biblioteka wychodzi na zewnątrz, to być może pojawi się jakaś zmianka w mediach różnego rodzaju, czy lokalnych, czy internetowych, czy gazecie, czy czasopiśmie, czy telewizji, radiu lokalnym. A słuchajcie, i teraz mam do was prośbę. Możecie mnie słuchać cały czas, ale jeżeli chcecie, to zrobimy sobie taką akcję, że wrzucajcie na czata, macie czas do 12, wrzucajcie na czata linki z waszymi akcjami, które żeście przeprowadzili, żeby się po prostu zwyczajnie pochwalić. Czy to mogą być linki do Facebooka, do wydarzenia, czy to linki do waszych stron internetowych, czy do jakichś blogów, czy właśnie doniesień prasowych o waszych wydarzeniach, to spokojnie wrzucajcie na czata. Ten czat później można wyeksportować i obiecuję teraz solennie, że na Labibie pojawi się artykuł, który zbierze te wasze linki i opisze każdą z tych akcji, po to, żeby można było z nich zrobić taki przegląd tego, co się dzieje, bo taki agregat, bo jedna osoba często zwyczajnie tego nie ogarnie, szukając nawet różnych wydarzeń, a jak mi wrzucicie tutaj na czata, wy jesteście z całej Polski, ponad 100 osób, to słuchajcie, możemy mieć naprawdę bardzo ładny przekrój tego, co się w różnych bibliotekach dzieje. Ten pomysł przyszedł mi dosłownie do głowy przed rozpoczęciem webinarium. Proszę bardzo, Jarocin już wrzuca, także bardzo mnie to, bardzo was zachęcam do tego, żebyście się podzielili swoimi akcjami. I teraz przejdziemy sobie, ale formy, różne formy, jeżeli chodzi o formę. Chodzi o sposób przeprowadzenia akcji, czyli gry miejskie. To jest coś, co ja osobiście uwielbiam. Gry miejskie, jak zwał, tak zwał, bo to mogą być gry miejskie, gry wiejskie, gry terenowe, gry biblioteczne. Naprawdę tutaj akurat nie jestem, nazwijmy to jakimś bardzo zasadniczym, jeżeli chodzi o formę nazewnictwa. Chodzi o to, że po prostu tworzymy grywalizację wspólnie z jakimiś innymi instytucjami, wspólnie z koleżankami, kolegami z pracy i tworzymy grę terenową, która dzieje się na zewnątrz biblioteki, dzieje się w naszym mieście, dzieje się w jednej dzielnicy, w jednej ulicy. Ja o tym cały czas powtarzam, ale to jak gdyby patrzymy na miasto jak na planszę. Na zewnątrz można zorganizować warsztaty i spotkania autorskie. Na zewnątrz odbywają się festyny i festiwale literackie, muzyczne, jakiekolwiek. Jeżeli biblioteka chce brać udział, jak najbardziej to się może dziać na zewnątrz. Akcje promujące czytelnictwo takie stricte, czyli rozdawanie książek, ulotek, materiałów promocyjnych przy okazji jakichś działań, no i konkursy na przykład różnego rodzaju. Czy to związane z tym, że poznaj swoje miasto w formie questów, czy po prostu konkursy wymagające obecności przy okazji festynów i festiwali. W Jezusławiu praktycznie wszystkie wyrobnie. No proszę bardzo, no to pani Beato, ja jestem bardzo z tego zadowolony. Jeżeli jest jakiś link, to zachęcam do tego, żeby wysłać. Słuchajcie, każdy z was przeszedł taką ścieżkę tutaj. Ja wam nie dam gotowych narzędzi, ale poopowiadam troszkę o tym, jak myśmy to robili, bo na przykład według mnie takie gry miejskie aktywizują uczestników tych gier. Mogą mieć walor edukacyjny. My robiliśmy bardzo wiele różnego rodzaju gier miejskich, historycznych, literackich, dotyczących historii danego miejsca, dotyczących historii danego miasta. Są przede wszystkim dobrą rozrywką, a to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby to była naprawdę dobra rozrywka, która się ludziom będzie podobać.
plus pokazują miejsca w mieście, wsi w odmienny sposób. Jeżeli braliście udział w grze miejskiej albo tworzyliście grę miejską, to wiecie, że ktoś, kto jest uczestnikiem gry miejskiej, głównym jego zadaniem jest to, żeby spojrzeć na miasto w zupełnie inny sposób. Bo jeżeli poukrywamy wskazówki w budynkach, na budynkach, związane z wyglądem pomników i tak dalej, to wtedy nasi uczestnicy patrzą na miasto, swoje miasto, swoją wieś zupełnie inaczej. I tak samo można zrobić to z naszą biblioteką. Biblioteki są bardzo wdzięcznym tematem, jeżeli chodzi o gry miejskie, zarówno jako miejsce, w której się cała gra odbywa, czy też zarówno jako punkty w grze miejskiej. Proszę bardzo, Braniewo, agenci w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Aż mnie korci, żeby kliknąć, ale to zrobimy później, bo to brzmi naprawdę świetnie. I ja jestem gorącym zwolennikiem gier miejskich. To jest jeszcze aktywność, która się, mnie się przynajmniej wydaje, nie przejadła. Naprawdę ludzie lubią rywalizację, lubią zdrową rywalizację, chcą brać udział w takich wydarzeniach. I teraz, no może w dobie pandemii troszkę to zwolniło, ale na 100% można spokojnie przeprowadzić higieniczną grę miejską. Nawet, i to teraz od razu, mam nadzieję, że to się nagrywa, właśnie grę związaną z na przykład, jak się zachować podczas pandemii. I biblioteka wtedy tutaj wychodzi nie tylko jako organizator dobrej rozrywki, ale też jako promotor higienicznych zachowań podczas sytuacji takiej, jaką mamy obecnie, czyli pandemicznej. To teraz mi do głowy przyszło. Więc jak gdyby te gry miejskie, które ja przeprowadzałem i które wspólnie z koleżankami i kolegami żeśmy organizowali, były różne, dotyczyły różnych tematów, ale odzew w większości z nich, bo przynajmniej ja tam mam taką swoją osobistą teorię, jeżeli 80% uczestników mówi, że było fajnie, no to nam się gra udała. I nie ma co tutaj nawet się zastanawiać. Wiadomo, że tylko mamy się zastanowić, co poprawić, co zrobić lepiej. Biotek z Questing Wyprawy Odkrywców, proszę bardzo. Borów śladami przeszłości. Ja bym bardzo chciał to wszystko kliknąć, ale wrzucajcie i autentycznie po webinarium wyeksportujemy sobie czat i ja zrobię na Labibie, na portalu Labib przegląd tych wszystkich wydarzeń. Na przykład pierwszą naszą grą, którą zrobiliśmy w pedagogicznej bibliotece, to była gra miejska Droga do Wolności śladami Piłsudskiego. To się tak świetnie zgrywało, bo to był 2014 rok, Wymarsz Legionów, jak gdyby gra była przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. To w ogóle nam się później rozwinęło w taki cykl gier majowych, które często były później konkursami dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak jeszcze gimnazja były, gdzie na przykład uczniowie mogli dostać punkty kuratoryjne do świadectwa, czyli bo pedagogiczna biblioteka, specyfika pracy z nauczycielami, z studentami pedagogiki, ale też ze szkołami, wzmacnianie edukacji, więc to się wszystko naprawdę świetnie zgrywało i przez kolejne kilka lat robiliśmy cyklicznie gry związane z I wojną światową. I zainteresowanie szkół w okręgu krakowskim, czy też w całym województwie małopolskim, no przerosło nasze oczekiwania. Zawsze robiliśmy po dwie edycje tych gier. To miało taki trochę bardziej formalny charakter w kontekście takim, że szkoły przeprowadzały w szkołach był przeprowadzany taki wstępny test z wiedzy zamieszczonej na platformie i wyłaniano drużyny, które brały udział w naszej grze, która była takim zwieńczeniem tego konkursu, gdzie uczniowie przygotowywali się z materiałów stworzonych przez nasze koleżanki i kolegów, więc jak gdyby to był taki ta wisienka na torcie, egzamin w formie gry i naprawdę to się cieszyło wśród uczniów i wśród szkół ogromną popularnością. Ciężko nauczyciele przychodzili do nas, ci, którzy brali udział w naszych grach, oczywiście się zapisywali, bo to też był może nie wymóg, ale było miło widziane, więc jak gdyby bezpośredni wzrost czytelnictwa mieliśmy. Co prawda uczniowie do pedagogicznej raczej się nie zapisują, ale świadomość tego, że tak świetnie i się bawili w bibliotece, cały czas będę tutaj to wałkował, że to takie działania gdzieś zostawiają ziarenko z tyłu głowy osób, które po prostu wiedzą, że w bibliotece takie rzeczy się dzieją i że do biblioteki można przyjść i się świetnie bawić. O, proszę bardzo, jesteśmy na świeżo po sobotniej grze terenowej przed biblioteką, jej wysokość pszczoła dla rodzin. O, super, naprawdę
I jakie te, zobaczcie, jakie mogą być różnorodne tematycznie te gry terenowe, gry miejskie. Naprawdę można zrobić z każdego tematu dobrą grę terenową, która będzie nie tylko świetną rozrywką, ale też mieć walory edukacyjne, bo pewnie coś było o pszczołach. Tutaj mam zdjęcia z tej gry miejskiej. Tej pierwszej zadania były bardzo, bardzo różne, bo też chodzi o to właśnie, żeby była w grach miejskich różnorodność. To już wspominałem, tematyka takich gier może być różnorodna. Lokalna historia, biografia autora, fabuła książki, albo najlepiej wszystko to wymieszane razem. Nie? Czyli gry miejskie też są świetną okazją. Na pewno jak piszecie projekty, to wpisujecie z okazji danego roku autora, czy danego roku jubileuszowego, który tam Sejm zatwierdził. Zawsze warto wpisać grę miejską jako jedną z form promocji twórczości, czy życiorysu, czy biografii osoby, akurat której rok jest obchodzony. I też właśnie a propos skąd czerpać tematy do takich gier. No właśnie stąd, jeżeli mamy jakiś rok rzeki Wisły, rok Jana Pawła II, rok Sienkiewicza, to stąd to jest dobra motywacja do tego, żeby na przykład zdobyć na przeprowadzenie takiej gry fundusze. Ale od razu też mówię, sami na pewno tego doświadczyliście. Taką grę miejską, analogową można spokojnie przeprowadzić w ramach swoich skromnych środków, swoją ciężką pracą, czyli zrobić coś z niczego, w czym akurat bibliotekarki i bibliotekarze są świetni. I to tak się wiąże z tym ostatnim webinarium o wypaleniu zawodowym, że po prostu my możemy zrobić wszystko coś z niczego. Twórczość lokalnych autorów, też promocja lokalnego autora jest jak najbardziej wskazana przy takich grach miejskich. Każda społeczność ma jakichś twórców, którzy albo żyli i opisywali swoje strony rodzinne, albo do tej pory żyją i opisują. I to świetnie można połączyć właśnie w takich akcjach jak gry terenowe, na przykład to, o czym opowiem, mówię wam o grach, w których osobiście brałem udział, czyli na przykład była akcja Tajemnica Parku 12C organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu i to się wiąże z takim miejscem w Zabrzu, gdzie jest jak gdyby dawny teren pokopalniany i tam są różnego rodzaju zabytki techniki górniczej, tu troszkę takiego nazwijmy to marketingu. Ja po prostu tam brałem udział w takiej grze terenowej, ale co chciałem wam powiedzieć, to, że oprócz tej gry terenowej, to był cały cykl wydarzeń, które działy się właśnie na zewnątrz i który przysporzył bibliotece, jeżeli mówimy o statystykach, bo niestety to też jest najgorsza rzecz, jesteśmy rozliczani ze statystyk, prawda? Słupki, słupki i jeszcze raz słupki, czytelnictwo ma cały czas rosnąć, wydarzenia mają przyciągnąć jak największą liczbę uczestników. Czasami jest, nazwijmy to, deprymujące, jeżeli chodzi, że myślimy tylko o tym, żeby nam jak najwięcej ludzi przyszło. Bo z drugiej strony spójrzmy w taki sposób, że przecież tu nie chodzi o ilość czasami. Tu chodzi o jakość wrażeń tych uczestników, którzy brali udział w naszych wydarzeniach. Też można w ten sposób na to spojrzeć, tylko jak przekazać tę jakość naszym organom prowadzącym. Że przyszło 15 osób, ale oni byli zachwyceni po prostu i tak dalej. A jeżeli przyszło 100 osób, a połowa z nich była taka średnio zadowolona, to też jak gdyby nie ma tego przełożenia. Spójrzcie tutaj na to, co się działo w Zabrzu. Były spotkania z autorkami. Działało Biuro Detektywistyczne Biblioteka, czyli Tajemnice Książek Dzieciaki odkrywały takie warsztaty. Warsztaty detektywa właśnie Zagadki z Lasem i Mają. Świetny. Koleżanka prowadziła te zajęcia. Warsztaty z Komendą Miejską Policji w Zabrzu, czyli instytucje, z którymi biblioteka może pracować, są naprawdę różnorodne. I gra terenowa, w której brałem udział, Tajemnice Parku 12C. I słuchajcie, to jest też fajna rzecz, czyli właśnie jak się dogadają podmioty różnego rodzaju, to tu widzicie, uwaga, czytelnicy MBP Zabrze za okazaniem karty bibliotecznej do Parku 12C wchodzą za free, czyli normalnie za darmo powiązanie właśnie posiadania karty bibliotecznej z wymierną korzyścią, nazwijmy to materialną, bo tam bilet jakieś tam kilka złotych kosztuje do tego Parku 12C i to jest bardzo fajna rzecz. Nie ma głosu? Halo, halo, czy wszyscy mnie słyszą, czy coś się stało? Aha, to czyli pani, już nie zwróciłem uwagi, kto napisał, bo tak szybko przeskoczyło. To może coś po pani stronie. Przepraszam za tą dygresję.
I teraz jest tak, że taka wymierna, połączenie wymiernej korzyści. Gra terenowa związana z parkiem była naprawdę bardzo fajna i bardzo prosta, ale uczestnikom się podobało, były stoiska i tak dalej i wszyscy kojarzyli. To jest coś, co jak gdyby wielu z nas nie może przeskoczyć, że co z tego, że to się działo na zewnątrz, ale wszyscy kojarzyli, że to organizatorem była biblioteka. I biblioteka bezpośrednio stricte związana z książkami. Bardzo was zachęcam do tego, żeby tworzyć gry związane z, na przykład z naszymi zbiorami bibliotecznymi, z naszym budynkiem. Pani Jolanta ma problem, no ale jak gdyby większość uczestników mówi, że wszystko, to proszę sprawdzić sobie albo odświeżyć sobie webinarium, albo wyjść i zalogować się ponownie, bo, czy też sprawdzić sobie ustawienia głośności. Jeżeli wcześniej było dobrze, to znaczy, że coś się stało. No wiem, że nie słyszy no, pani. Może coś... A! Przepraszam, ale faktycznie. To napiszcie pani na czacie, żeby sobie sprawdziła, albo odświeżyła. To już nie będę gadał do pani Jolanty, bo przecież mnie nie słyszy. I to jest tajemnica parku 12C. Bardzo krótka gra terenowa, która działa się na terenie parku 12C. Była związana z tajemnicą pewnego pluszaka i uczestnicy musieli odnaleźć pewnego misia. A teraz wam pokażę filmik. Będę mógł go pokazać. Z Wrocławia. Nie wiem, czy ktoś jest z Wrocławia, ale jest gra miejska. Nie będę mówił o specyfice tworzenia gier, bo nie mamy tutaj czasu, ale można robić gry z wykorzystaniem różnych rzeczy. Smartfonów, tabletów, komputerów, ale może kartki, papieru i innych rekwizytów. A co mi się szalenie podobało, jest gra na smartfony, gdzie uczestnicy ściągają kod QR, i przy pomocy aplikacji po prostu poruszają się po mieście i w momencie, kiedy wejdą w obszar, który ustawiliśmy jako twórcy zadania, na ekranie smartfonu wyświetla się zadanie do rozwiązania. I taką grę zrobiła MBP we Wrocławiu przy okazji IFLI, co też było bardzo, bardzo fajne, bo było takie, promowało IFLE. I brałem w tym udział i słuchajcie, a propos tego wydarzenia, czekajcie, to było duże wydarzenie wraz z wydawnictwem stworzone na podstawie książek Moka i słuchajcie, ściągało się aplikację Action Track, brało się telefon, drużynę i tak wyglądało, zobaczcie, rozpoczęcie gry. Około 300 osób w tym takim jednorazowym wydarzeniu wzięło udział i słuchajcie, to wyglądało po prostu fantastycznie. Zabrze uważnie słuchało. To wyglądało po prostu fantastycznie, kiedy ci ludzie poszli w miasto. O, tu nawet widać, o, tu jestem ja, tak się musiałem oczywiście pochwalić. Poszli w miasto i wykonywali różnego rodzaju zadania, wpatrując się w ekraniki swoich smartfonów, a wszystko to było związane z twórczością Eberharda Mocka. No niestety nie udało mi się tej gry wygrać. Takie to życie, a ja mam duże parcie na zwycięstwa. I teraz właśnie jeszcze włączę wam od razu. Zabrze wam włączę, bo to jest bardzo fajny filmik. Nie wiem, jak wy to słyszycie. To się zaczynało jak gdyby. Zobaczcie, jakie instytucje współpracują z biblioteką. Muzeum i sztolnia i kopalnia, co jest bardzo, bardzo, bardzo świetną rzeczą. Trzeba się wykazać spostrzegawczością. Tam jest taki fajny labirynt, różnego rodzaju zadania. Film mi się podobało bardzo, więc sobie obejrzymy go całego. Czyli mamy tu wszystko, przekrój. I grę terenową, spotkania z autorami. I właśnie to wszystko działo się w parku, choć było organizowane przez bibliotekę. Jeżeli chcecie, to możecie... tajemnice parku. Jeżeli
chcecie, to możecie przeczytać artykuł Pawła Dorzeckiego na Labibie właśnie o tych wydarzeniach związanych z tajemnicą parku. Oczywiście nie przygotowałem sobie wcześniej linku, ale może Agnieszka znajdzie ten link do tego artykułu i wklei na czacie. I tak, gra we Wrocławiu robiła wrażenie liczebnością. Tylko, że wiecie, co jest fajne, że ta gra cały czas wisi. Jeżeli ktoś przyjdzie do biblioteki, weźmie sobie ulotkę, zeskanuje kod QR, to w tą grę może grać. Oczywiście nie będzie miał bezpośredniego, nazwijmy takiej zachęty związanej z wygraniem czytnika, bo tam można było wygrać czytnik książek elektronicznych, ale jednak w pewien sposób cały czas będzie promowała literaturę MOKA i o, proszę bardzo, dziękuję. O, to Marta znalazła. Cały czas będzie promowało i bibliotekę, i literaturę Krajewskiego, i miasto Wrocław, bo tam były zadania związane z budynkami, z dzielnicami. Każde było opisane. Oczywiście to gra jest na smartfona, ale tak jak mówię, gry można robić na analogowo. Tam widziałem, że już była noc bibliotek questy. Questy też są fajnym rozwiązaniem, bo questy są, nazwijmy to, jeżeli stworzymy dobrego questa raz, to jak gdyby nie musimy później, umieszczamy tylko te wskazówki i ten quest dzieje się w przestrzeni miejskiej cały czas, bo to uczestnicy questu sami poruszają się po mieście, rozwiązują zagadki zamieszczone w... proszę, w Zabrzu coś będzie 29 sierpnia? To nawet nie wiedziałem. Inną grą, którą miałem przyjemność współorganizować, to były Tropiciele Zaginionych Słów, ale tu już była zupełnie inna specyfika. To była w Piekarach Śląskich, bardzo kameralna, w sensie nie było ciśnienia na liczbę uczestników. Świetnie się ją zaprojektowało, bo działa się w filiach biblioteki i w tle była literacka historia Piekar Śląskich i naprawdę... Ja osobiście miałem takie pozytywne wrażenia po przejściu z tej gry i też mieliśmy tam, a propos, dlaczego w ogóle, mieliśmy tam taki odzew, że ludzie przyszli tylko na grę, ale dowiedzieli się, że mogą się zapisać do biblioteki i skorzystać ze zbiorów biblioteki, więc jak gdyby było bezpośrednie przełożenie na statystyki czytelnictwa. Nie było wymogiem, żeby się zapisywać do biblioteki, żeby grać w grę, ale po prostu nagle ludzie... odwiedzali siedzibę centralną, którzy nigdy wcześniej w bibliotece nie byli i zapisywali się, więc jak gdyby mamy to bezpośredni sygnał do tego, że można poprzez grę miejską zaprosić ludzi. To tak wygląda siedziba główna w bibliotece w Piekarach Śląskich, polecam gorąco, zarówno bibliotekę, jak i tak wygląda stolik, na którym żeśmy przygotowali. Wszystko było świetnie, świetnie zrobione, ale to Łukasz Żywulski opracował grafikę i tak dalej. Ja tylko tam robiłem za pomagiera. I też to były gry miejskie, analogowe i tak dalej. Czas w sumie nas goni troszkę. Wrzucajcie dalej swoje wydarzenia na czacie. I teraz inne akcje promujące czytelnictwo. No to zacznę od takiej naszej sztandarowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie akcji, która już ma kilka ładnych lat, ale jak dziewczyny ją zaczynały, to była naprawdę bardzo, bardzo taka innowacyjna i trochę niespotykana i budziła zdziwienie wśród wielu, wielu osób, zarówno bibliotekarek i bibliotekarzy, jak i też czytelników. To chodzi o naszą kochaną lotną czytelnię, czyli w skrócie bierzemy wózek cargo, ładujemy go książkami i poruszamy się po mieście, zaznaczając, że rozdajemy te książki, ale oczywiście wypożyczamy je i można je z powrotem oddać do biblioteki albo przy następnej wizycie wózka cargo na plantach, albo do biblioteki bezpośrednio w siedzibie. Tak, ktoś tu miesza. No dokładnie, no specjalne właśnie w określonym obszarze. My czasem mieszamy grę miejską z questem, taka jednodniówka na specjalną okazję w określonym obszarze. To też racja, Ilona ma rację, bo właśnie, z takich akcji, nie wiem jakie są wasze doświadczenia, ale to co na Ilona zwróciła, jak ja jeździłem tym rowerem po parku Jordana z balonami i tak dalej, ludzie nie mogli uwierzyć, naprawdę, że rozdajemy książki za darmo. Autentycznie ta bariera tego, że jak ktoś jedzie i chce tam coś dać, ale za to w zamian chce, nie wiem, jakieś podpisanie czegoś, czy zgody, czy pieniążki, jest tak duża, że strasznie długo nam zajęło przekonanie uczestników,
przechodniów, że my naprawdę nie chcemy od nich nic poza tym, że po prostu tę książkę zachowali, przynieśli następnym razem albo przynieśli do biblioteki i wiedzieli, że takie miejsce jak biblioteka istnieje. I ta czytelnia lotna już ma chyba, jeżeli dobrze kojarzę, 7 lat. Tu po całym Krakowie dziewczyny jeżdżą, biorą udział w zjazdach rowerów cargo w Gdyni, w Łodzi i tak dalej. Tu mamy zdjęcia z rynku głównego i tu właśnie troszkę statystyk. Zobaczcie, w Krakowie już ponad 200 razy ten wózek, ten rower wyjechał. Od 2013 roku najpierw skromnie 3 wyjazdy takie testowe, a teraz już jest standardowo no, po 40 kilka wyjazdów. Książki, które umieszczane są w wózku, w tym w rowerze cargo, biorą się z darów i z akcji różnego rodzaju i też często jest tak, że lotna czytelnia wyrusza na przykład z kryminałem, lotna czytelnia wyrusza z romansem, lotna czytelnia wyrusza z fantastyką i powoli staje się jak gdyby takim wizerunkiem, stałym miejscem, jeżeli jest lato, piękna pogoda. Teraz akurat w dobie pandemii niestety nie jeździmy tak często i stoimy pod biblioteką, ale staje się naprawdę takim stałym elementem środowe popołudnie, jeżeli dobrze pamiętam. U nas Book Crossing na targ chodzi, proszę bardzo. Słuchajcie, wy to jak gdyby robicie, więc sami wiecie, jakie są wasze doświadczenia, ale o tej lotnej czytelni bardzo chciałem powiedzieć, bo po prostu zobaczcie, mamy także 90 książek, z których zazwyczaj połowa została wypożyczona, a też druga połowa jak gdyby z tych wypożyczonych wraca do biblioteki z powrotem. To nie jest tak, że ludzie sobie te książki przygarniają i umieszczają na domowych półkach, bo zwyczajnie po prostu jak gdyby... No, bardzo się cieszę, że się lotna czytelnia podoba, to zasługa dziewczyn, a ja tylko o niej po prostu mówię. No i coś, co mnie zabolało, że tak mało tych odjazdowych bibliotekarzy tutaj w naszym gronie, bo po prostu odjazdowy bibliotekarz, akcja wymyślona przez Paulinę Milewską w 2010 chyba, jeżeli dobrze kojarzę, to jest akcja, która idealnie się wpisuje w wszelkie trendy. My jeździmy. No. Kraków też jeździ. W tym roku chcieliśmy zrobić przy Forum Młodych Bibliotekarzy, odjazdowego bibliotekarza, no ale niestety forum w związku z sytuacją zostało odwołane, a no odjazdowy z racji tego też jak gdyby na razie jest w zawieszeniu. Agnieszka właśnie zaprasza na Facebooka Lotnej Czytelni. I słuchajcie, odjazdowy bibliotekarz dla mnie osobiście to jest taka właśnie, u nas w Krakowie on pełni funkcję bardziej takiej integracji środowiska bibliotekarskiego z różnych bibliotek i jednocześnie czytelników. Świetnie się sprawdzała formuła, kiedy podłączaliśmy odjazdowego bibliotekarza do dużych wydarzeń rowerowych, typu święto cykliczne. I to naprawdę my w tych naszych pomarańczowych koszulkach jeżdżący po Krakowie i jak gdyby promujący to czytelnictwo i później na miejscu, na przykład na stadionie, mieliśmy swoje stoisko, gdzie były konkursy różnego rodzaju, wszystko związane z książkami, żeby nie było. Wszystko było związane z rowerem i z książkami, więc jak gdyby sama ta funkcja, to, że byliśmy widoczni, że bibliotekarze są... Wiem, że to brzmi teraz w 2020 jednak wciąż tak słabo, że o, bibliotekarze to potrafią być tacy rozrywkowi, tacy sportowi, tacy fajni. Te 10 lat temu to faktycznie było przełomem, bo teraz ludzie, wydaje mi się, że ludzie jak gdyby troszkę inaczej nas postrzegają przez to, że powstaje coraz więcej fajnych bibliotek, coraz więcej fajnych akcji bibliotecznych jest. Tak, szkoda, że się w tym roku nie udało pojechać z odjazdowym. Wrzucajcie linki, ja naprawdę będę miał co oglądać na urlopie. I teraz tak, odjazdowy w swej naturze jest jak gdyby takim połączeniem sportu i rekreacji i czytelnictwa. Jest akcją darmową, jest rajdem rowerowym. Formuła jego nie jest jak gdyby zamknięta. O to chodzi. Na początku, owszem, było tak, że mamy jak gdyby w maju z okazji tygodnia bibliotek jeździć, ale teraz te wydarzenia są rozciągnięte w czasie i one świetnie się sprawdzają jako właśnie
ta integracja środowiska lokalnego. Wiem, że odjazdowy super działa w mniejszych miejscowościach, na przykład niż w większych miastach. To oczywiście zależy od wielu czynników, od terminu i od pogody, bo nasz odjazdowy odbywał się w różnych terminach i przeżywaliśmy wszystko od upałów po prawie że gradobicie. Także różne rzeczy mogą się na trasie wydarzyć. Wracając do tych wymienionych wcześniej rodzajów akcji, najmniej mam do czynienia ja osobiście z festynami i stoiskami takimi, na przykład jak wojewódzka WBP w Krakowie Rajska ma na Plantach. Jak gdyby to osobiście dlatego o nich tak dużo nie mówię, bo jak gdyby mam mniej do czynienia, plus festiwale literackie, ale one też są organizowane w różnych terminach. I też niekoniecznie dzieją się na zewnątrz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka brała udział dwukrotnie w Małopolskich Dniach Rodziny, organizowanych przez Urząd Marszałkowski, i to też był strzał w dziesiątkę. Słuchajcie, ja naprawdę czasami zamykamy się w tych naszych bańkach i myślimy, że oto są rzeczy oczywiste, o których wszyscy wiedzą. Ja na przykład odjazdowego dopiero wkleiłem przed prawie samym początkiem webinarium, bo myślałem, że przecież wszyscy o nim doskonale słyszeli, ale te bańki. I staliśmy jako stoisko, mieliśmy Kahoota, mieliśmy okulary do wirtualnej, mieliśmy kolorowanki, ale mieliśmy też książki o Małopolsce, bo to Małopolskie Dni Rodziny, o właśnie o wychowaniu w rodzinie, o różnych poradnikach i tak dalej. I słuchajcie, cały czas jest tak, że ludzie podchodzili i czy to jest za darmo? Naprawdę. No, czy można do biblioteki zapisać się za darmo? Może nie wiem, czy specyficzna nazwa, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ich troszkę odstraszała, czy coś, ale festyn dział się w Parku Jordana. Dla kogoś, kto nie zna Krakowa, no, moja biblioteka jest dosłownie po przekątnej od parku. Jak tłumaczyliśmy, że każdy może się zapisać, że mamy różnego rodzaju książki, że gry planszowe, że coś tam. Właśnie mieliśmy stoisko z grami planszowymi. Więc jak gdyby to wszystko sprawiało, że ci ludzie, no. Różni oczywiście, przekrój był różny tych pytających się, ale głównie były na przykład osoby po 30 z małymi dziećmi. I autentycznie zauważyłem, że oni ten przekrój, nazwijmy to wiekowy, w bibliotece może był ostatni raz na studiach i świadomość tego, że się za to nie płaci, jest dla nich bardzo taka odkrywcza. W sensie, że owszem, coś tam o bibliotekach słyszeli. Ja wiem, że to nie wszyscy i nie da się, ale spora część ludzi odwiedzających nasze stoisko była naprawdę zdziwiona tym, że my nie chcemy żadnych pieniędzy od nich za zapisanie się do biblioteki. To jest bardzo, bardzo dziwne. Czy też jak prowadzimy zajęcia w artytece, czy gry miejskie, które robiliśmy w artytece, to później ja sam, stojąc na dyżurze, miałem informację zwrotną, że dzieciaki, które brały udział w naszej grze, czy zajęciach i tak dalej, przyprowadzały rodziców do arteteki, żeby się zapisali, bo tutaj można sobie film wypożyczyć i tak dalej. I to samo pytanie było takie samo zdziwienie. To ja mogę sobie film za darmo wypożyczyć, to ja mogę sobie komiks za darmo wypożyczyć, więc jak gdyby jest jeszcze duże pole do zagospodarowania i właśnie dzięki takim akcjom na zewnątrz, ludzie, którzy przechodzą koło bibliotek, są zabiegani, zapracowani, nie mają czasu w ogóle, ale przez to, że na przykład mają dzieci, które przychodzą do nas na gry, na zajęcia, na warsztaty, które dzieją się często w okresie letnim na zewnątrz. Mówię teraz o specyfice dużego miasta, więc to też jest coś zupełnie innego niż na przykład w jakichś mniejszych miejscowościach. To jest bezpośredni taki informacja zwrotna, że te dzieciaki przyprowadzają rodziców i oni się zapisują. I później, mówię, na dyżurze będąc, ja widzę tych samych czytelników, którzy przychodzą po te nasze filmy. Oczywiście teraz wszystko troszkę inaczej wygląda, ale tak to się dzieje. Dlatego z moich obserwacji, ja wiem, że to jest, nazwijmy statystycznie, to jest błąd statystyczny, ale naprawdę gry miejskie, akcje plenerowe, lotna czytelnia i tak dalej sprawiają, że biblioteka, nazwa biblioteka, miejsce biblioteki gdzieś tam w tych świadomości ludzi zostaje, bo z gier miejskich, na przykład naszych, które robiliśmy w WBP, nie korzystali tylko i wyłącznie czytelnicy. Właśnie o to chodzi, że promocja szła po różnych kanałach i przychodzili ludzie niezwiązani z biblioteką. I jak gdyby później często właśnie do tej biblioteki się zapisywali, bo ja przynajmniej osobiście, jeżeli robię jakąś grę, zadania, staram się naprawdę te zbiory w te zadania wpleść. Czy to będzie książka ze starym
stara książka z mnichem, czy to będzie szukanie zagadki w komiksie, czy to będzie grzebanie po regałach, odnajdując jakiś kod, ale cały czas te wszystkie, czy zejście do magazynów i przebywanie w jaskini ze smokiem. Także staram się, żeby te zbiory, to miejsce cały czas w tej grze występowało i osobiście uważam, że to przynosi plony w postaci ludzi, którzy wracają do biblioteki. Nie tylko po kolejne gry miejskie, ale też właśnie po to, żeby zobaczyć, jakie książki mamy. To wszystko zależy od tego, jak umiejętnie podejdziemy do tematu i jak bardzo skupimy się na... Też od razu ostrzegam, że za bardzo skupianie się na promocji zbiorów też nie może być. Gra miejska musi być rozrywką, musi się podobać. I mówię tak tylko i wyłącznie o tych grach, bo je najlepiej nazwijmy to z nami i staram się je tworzyć tak, żeby były bardzo różnorodne. To, czy się to udaje, to już jest jak gdyby inna kwestia. Słuchajcie, już jest za 15. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do mnie, to możemy w sumie rozpocząć. A, jeszcze ankietka. Agnieszka, jesteś? Mamy jeszcze jedno pytanie. Bo mamy jeszcze jedno pytanie, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Tylko już pokazujemy. Co sądzicie o takich... Również na koniec, tak, pytanie, wiecie, sobie... tak. Tym razem jednokrotnego wyboru. Świetnie promują bibliotekę w lokalnej społeczności, są całkiem dobrą promocją czytelnictwa, wymagają dużo pracy, ale nie przekłada się to na wzrost czytelnictwa, są zbędne i nie mają zupełnie wpływu na czytelnictwo. Tak specjalnie. Ankieta jest tendencyjna, od razu mówię, także wiecie, po prostu ja to nie ukrywam. I nie ma opcji inne, Monika. Także musicie coś wybrać. Tak, nie, i nie ma opcji wybrania dwóch odpowiedzi. Tak, więc też... To albo stajecie murem za akcjami, albo jednak stwierdzacie, że to jest bez sensu. No niestety, wybór jest trudny, ale wybierzcie zgodnie z własnym sumieniem i z własnym doświadczeniem. Dobrze, już kończymy i pokazujemy wyniki na ekranie. O, tak na szybciutko. 57% uczestników. A, tak. No pięknie, no właśnie, 41%. O, 14%, że wymagają dużo pracy, a nie przekłada się to na wzrost czytelnictwa. No jak gdyby z tym mogę polemizować, bo opowiadałem o moich doświadczeniach, ale jeżeli ktoś ma inne, niech śmiało napisze, bo przecież wiecie, to jest pole do dyskusji. Jedne akcje są bardziej trafione, inne są mniej trafione. Nie będę się pastwił nad narodowym czytaniem, bo bibliotekarki i bibliotekarze robią co mogą, żeby jak gdyby z tego wydarzenia stworzyć coś atrakcyjnego dla uczestników, ale no, narodowe czytanie jest i staramy się je uatrakcyjnić na tyle, na ile możemy. Czy macie jakieś, no ale cieszy mnie bardzo, że 41% świetnie promuje biblioteki w lokalnej społeczności i to ja uważam, że to jest po prostu coś, na czym warto postawić. Oczywiście też pamiętajcie, że przesyt, że jak będziemy robić tych wydarzeń dziesiątki, setki i tak dalej, no to w pewnym momencie jak gdyby nasycimy już tą naszą lokalną społeczność i kolejne wydarzenie będzie mniej atrakcyjne. Książniczki Book Crossing, proszę bardzo. Wrzucajcie cały czas linki. Czy macie jakieś pytania, przemyślenia? Chcecie się czymś podzielić na czacie? Śmiało. Ja może pokażę pytanie, bo tych pytań za dużo nie było, natomiast jedno przykuło moją uwagę. Jakiś pomysł na grę miejską online, czyli tryb pandemiczny. Czyli przestrzeni online. To jest, słuchajcie, to byłoby naprawdę takie ciekawe doświadczenie, żeby zrobić jakieś sieciowane wydarzenie, w którym brałyby na przykład, teraz do głowy, szyję teraz w tym momencie, w którym brałyby na przykład różnego rodzaju biblioteki, zachęcając czytelników do wypełniania albo grania w Geniali, albo w ankietach Google jakieś gry. Teraz w tym momencie, no pomysł może się narodzić, ale to wtedy musielibyśmy zrobić tak, że na przykład właśnie kilka bibliotek
bibliotek bierze udział, zachęca swoich uczestników i w ten sposób stworzyć linię fabularną zagadki, która prowadzi od czegoś do czegoś. Nie escape room, tylko na przykład co tydzień się pojawia kolejny wątek i kolejny wątek. Escape room online, no to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli nie znacie tego narzędzia, to Geniali jako tworzenie escape roomów online jest naprawdę po prostu super. To jest bajer, który jest moje odkrycie pandemii i będę to wszędzie powtarzał. I zaraz, jeżeli Geniali, dokładnie właśnie. Jest naprawdę, zachęcam do korzystania i mogę o tym opowiadać cały czas non stop. A co do gry online, wreszcie sobie jakbyśmy zaprojektowali taką fabularną grę, która mogła się toczyć przez jakiś czas, jakiś okres i w której każda biblioteka miałaby coś do zaproponowania, a czytelnicy z różnych bibliotek musieliby przechodzić na kolejne etapy. Wizer, o, zwykłe, tak, dokładnie, a tego Wizer mi to, kurczę, nie znałem. To jest nawet nie pytanie, ale macie podpowiedź od razu jakieś narzędzia, ale zwykłe formularze Google naprawdę nadają się do tego, żeby zrobić escape room. Sam nie robiłem nigdy, ale brałem udział w, znaczy grałem sobie w takie escape roomy robione przez inne biblioteki. PubQuiz też jest fajnym sposobem, tak, dokładnie, o. I to też narzędzie, z którego korzysta nasza koleżanka Oliwia. Jest takie darmowe narzędzie, w którym można stworzyć taki pub quiz. Nie wiem, czy braliście kiedyś udział w takim stacjonarnym pub quizie. Czyli po prostu bierzemy, zgadujemy, dostajemy pytania i musimy zgadnąć odpowiedź w ten sposób. Dlatego pub quiz, bo to się dzieje w pubach. Ale jest też właśnie narzędzie online. Jeżeli chcecie, to zaglądajcie sobie na profil Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bo co jakiś czas pojawiają się nowe wyzwania. Czy są jeszcze jakieś przemyślenia i uwagi? To był temat, słuchajcie, tak wam dobrze znany, że ja jestem pewien podziwiał, że wytrwaliście ze mną te kilkadziesiąt minut, słuchając o tym, co ja robiłem w sumie z koleżankami, z kolegami. Także jeżeli nie ma jakichś pytań, czy na przykład chcielibyście się dowiedzieć, jak teraz to nie mamy czasu na to, ale ewentualnie może stworzyć jakiś artykuł na Labibie. Tam jest mnóstwo właśnie, jeżeli chcecie, to zaglądajcie na labib.pl. Tam jest mnóstwo gotowych scenariuszy różnego rodzaju gier bibliotecznych, tworzonych przez nas, bibliotekarki i bibliotekarzy, więc jak gdyby zachęcam gorąco, jeżeli potrzebujecie gotowca albo inspiracji, to naprawdę wpiszcie sobie labib.pl i szukajcie, bo tam są, dzielimy się tym, co zrobiliśmy sami, tak, żeby ktoś nie powtarzał naszych błędów, ale też, żeby nie wyważać otwartych drzwi, o, tak najprościej powiedzieć, bo ktoś już na pewno to przerabiał, to, co mamy pomysł, to, co my chcemy zrobić i tak dalej, więc warto się portalowi przyjrzeć, bo on nie jest takiej, nazwijmy to, oficjalnej, sztucznej formule, ale naprawdę świetnie działa jako generator różnego rodzaju pomysłów. Sama idea Labibu to jest dziel się wiedzą, mnóż pomysły, więc jak gdybyście chcieli, to zachęcam gorąco. Plus będzie sierpień. Agnieszko, czy powiesz coś o miesiącu tematycznym sierpień, bo szczerze mówiąc... jest Agnieszka? Nie ma Agnieszki. Śledźcie labib.pl, bo w sierpniu też będzie tematycznie. Nie? I do końca roku będą miesiące tematyczne na portalu Labib. O, PubQuiz będzie w sierpniu na Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jeżeli znajdziecie czas, to... O, sierpień to jako biblioteka. Dziękuję, Moniko. No, czyli będzie coś, co jest na czasie, bo pamiętajcie, została nam może dekada normalności, a później to już będziemy musieli ostro zacisnąć pasa. Taki wierzch się we mnie obudził teraz w tym momencie. Dekada. 2020 jeszcze się nie skończył, także zobaczymy, jaka będzie jesień. Nie mogłem się powstrzymać, żeby tego nie wtrącić po prostu. Tak, a ja wrzucam jeszcze też link do informacji o tematyce kolejnych miesięcy tematycznych i faktycznie ekodziałania w bibliotekach to jest tematyka sierpniowa. Zmiany klimatu i tematyka związana z kryzysem ekologicznym jest teraz niezwykle istotna. Biblioteki jako miejsca otwarte i opiniotwórcze mogą poprzez swoją działalność zwrócić uwagę społeczności na znaczenie tego problemu. I w sierpniu dowiemy się, w jaki sposób łączyć edukację ekologiczną w działania biblioteczne. I tu też zachęcamy Was do udziału, bo coraz więcej bibliotek w ogóle podejmuje tę tematykę.
tylko w swoich działaniach edukacyjnych, ale też biblioteki są projektowane już jako zielone miejsca, które pokazują nawet od strony takiego projektu wnętrza, rozwiązań takich innowacyjnych, pokazujących możliwości oszczędnego gospodarowania zasobami i jakby już kładzenia nacisku na to, że powinniśmy wszyscy być online, no bo to już jest, tak jak Karol powiedział, ostatni dzwonek. Więc bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli macie takie doświadczenia, jeżeli wasze budynki bibliotek są na przykład nowe i już różne innowacyjne rozwiązania zostały w nich dostosowane, to też prosimy o podzielenie się, o podanie informacji i też tam na portalu Labib można właśnie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami, ciekawymi informacjami na temat różnych nowatorskich rozwiązań i dowiadywać się tego, co się również dzieje. I słuchajcie, jeszcze właśnie Martyna wysyła link, bo mamy cały czas konkurs, który trwa na Labibie. Dziel się wiedzą i wygrywaj nagrody z labib.pl. Słuchajcie, zachęcam was gorąco. Jest link na czacie teraz w tym momencie, ale wystarczy, zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opublikowaniu na portalu Labib, w sierpniu będzie Eko działania w bibliotece, po prostu artykułu tekstu związanego z tym tematem i najlepsze teksty otrzymują czytnik elektronicznych książek. To słuchajcie, zachęcam was gorąco, poświęćcie chwilę czasu, jeżeli macie jakieś fajne działania, które przeprowadziliście związane z tematem ekologii u siebie w bibliotece, napiszcie artykuł. To jest, zależy oczywiście od czasu, ale można wygrać czytnik elektronicznych książek. To jest, ja uważam, że to jest nagroda, na której warto. Ja nie mogę brać udziału, ale zachęcam gorąco, żeby każdy się podzielił z tym. I to naprawdę fajnie generuje nowe treści. I cały czas widzę, linki idą z różnych wydarzeń, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ale chyba powoli będziemy kończyć. Prawda, Agnieszko? Bo w sumie powiedzieliśmy wszystko. Tak, już powoli będziemy kończyć. Nasze spotkanie też już dobiega tej godziny, w której planowaliśmy. Idealnie. Pierwszy raz w życiu chyba po prostu. Prawda? I faktycznie tych waszych linków jest naprawdę bardzo dużo. Zbierzemy je wszystkie, zostaną przekazane w odpowiednie miejsce. Karol mówił, podjąłem się tego, także tak, ja to... Lektura na urlop. Tak, dokładnie, na urlop. I na pewno efektem będzie jakiś artykuł na portalu labib.pl, gdzie to wszystko będzie zebrane i będzie następną garścią inspiracji dla was wszystkich i dla innych bibliotek do wykorzystania. Ja dziękuję. Ja wiem, że nie powiedziałem nic innowacyjnego, ani przełomowego i tak dalej, ale mam nadzieję, że jeszcze po raz kolejny się przekonaliście, że warto wychodzić na zewnątrz i że ten nimb świątyni wiedzy, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o biblioteki, jednak trzeba troszkę odczarować, bo w dzisiejszym świecie to już jest za mało, żeby przyciągnąć ludzi. Plus zapomniałem o czymś ważnym powiedzieć, że właśnie takie akcje na zewnątrz przełamują tą barierę strachu właśnie tej, że biblioteka jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy czytają opasły Tomisza i szukają wiedzy i tak dalej, i tak dalej, bo wciąż ta bariera też jest gdzieś. Ta bariera właśnie poziomu, że biblioteka jest tylko i wyłącznie dla intelektualistów, nazwijmy to tak, nie? A nie dla wszystkich, bo przecież biblioteka jest dla wszystkich. Także taką konkluzją w sumie możemy zakończyć spotkanie, że biblioteka jest dla wszystkich, a akcje na zewnątrz tych wszystkich do tej biblioteki mogą przekonać. Dokładnie tak. Tak, jeszcze raz Karolu bardzo dziękuję za prezentację, wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dziękuję za udział, za wiele ciekawych inspiracji, za to, że byliście aktywni, dzieliliście się z nami swoimi doświadczeniami i zapraszamy na kolejne spotkania.